W tej lekcji zajmiemy się kolejną funkcją present continuous. Będziesz nadal pracować nad budowaniem twierdzeń i mam nadzieję, że odmiana czasownika to be nie będzie stanowić już dla ciebie większego problemu. Przypomnę ci tylko, że warto koncentrować się na funkcji, bo przecież najważniejsze jest zastosowanie danej konstrukcji, a nie teoria na jej temat. Tym razem użyjemy present continuous, aby krytykować czyjeś działania, lub mówiąc inaczej, będziemy wyrażać naszą irytację czyimiś działaniami. Charakterystyczne będzie tutaj użycie frazy always, czyli zawsze. I to właśnie ten wyraz będziemy podkreślać w wymowie. Alternatywnie możemy użyć forever, czyli wiecznie albo na zawsze, lub constantly, czyli cały czas. Spójrzmy na przykłady. My brother is always calling me late at night. Mój brat ciągle dzwoni do mnie późno w nocy. Lub drugi, they are constantly getting us socks for Christmas. Oni cały czas kupują nam skarpetki na gwiazdkę. Ciekawe jest to, że pomimo tego, że te czynności są powtarzalne, no bo brat non-stop dzwoni do mnie, tam od jakiegoś czasu wieczorami, a te skarpetki dostajemy co roku już od jakiegoś czasu, to ponieważ chcemy wyrazić frustrację, irytację, zdenerwowanie lub krytykę, to użyjemy właśnie present continuous. A teraz zapraszam Cię do ćwiczeń audio. Są one przygotowane w konkretnej kolejności, od prostszego do coraz bardziej trudniejszych zadań, więc nie polecam omijać żadnego z nich. Jeżeli utkniesz w jakimś momencie, to pamiętaj, że możesz zawsze wrócić i powtórzyć już przerobiony materiał. Przechodź do kolejnych ćwiczeń audio, dopóki nie zaproszę Cię ponownie do lekcji wideo. Zaczynajmy.